Przechodzimy do druku 1439. Zgodnie z ustawą, z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta do projektu uchwały według druku 1439 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Sprawa dotyczy ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ulicy Zamkowej i na ulicy Sandomierskiej w Krakowie oraz zmiany kierunku ruchu na przeciwny na ulicy Zamkowej w Krakowie. Kto referuje? Pan Andrzej Hawranek, bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Zacznę od tego, że postaram się nakreślić to, gdzie znajduje się ulica Zamkowa i jaka to jest ulica. To jest ulica znajdująca się tuż koło mostu Dębnickiego od strony Dębnik. Niewielka uliczka równoległa do ulicy Konopnickiej. Odkąd na ulicy Konopnickiej zrobił się ruch taki, jaki się zrobił, wszyscy jeździmy tą ulicą, także wiemy, że tam ciężko jest przejechać, wielu kierowców zaczęło sobie robić skrót ulicą Zamkową, po prostu omijając korki, wyskakując tuż przed mostem Dębnickim. Mieszkańcy tej ulicy od wielu, wielu lat, ja tutaj mam część korespondencji, którą mieszkańcy do różnych instytucji kierowali, na policję, do ZIKIT-u, do Rady Dzielnicy. Dlaczego część? Bo cała ta korespondencja niestety by się nie zmieściła na tym pulpicie, bo liczy już lekko licząc kilkaset stron. Apelowali, żeby ten problem w jakiś sposób rozwiązać. To znaczy problem po pierwsze skracania sobie drogi, ta ulica jest bardzo wąska i po przekraczania prędkości przez kierowców jeżdżących tą ulicą. Niemniej jednak jak do tej pory tym problemem mało kto się chciał zainteresować. Drugą sprawą, o którą apelowali mieszkańcy i to też od roku co najmniej 2008, czyli od 5 lat, było wprowadzenie tam strefy parkowania, bo odkąd, że tak powiem, zaczęły tam parkować auta nie będące własnością mieszkańców, ta ulica zrobiła się jeszcze bardziej wąska. Dochodzi tam do stłuczek, dochodzi tam do porysowania samochodów. No i krótko mówiąc, ta uchwała jest wyjściem naprzeciw opinii mieszkańców. Dlaczego teraz? Dlatego, bo mimo wielu, że tak powiem, apeli, mieszkańcom nie udało się przebić i nie udało się poinformować radnych miasta o tym problemie. Ja osobiście o tym problemie dowiedziałem się w wakacje tego roku i od razu zaznaczyłem, że gdybym o tym problemie wiedział wcześniej, wtedy, kiedy była głosowana uchwała rozszerzenia strefy, wtedy po prostu osobiście bym złożył autopoprawkę i najprawdopodobniej, ponieważ większość autopoprawek była przy głosowaniu tamtej uchwały w maju przyjmowana, najprawdopodobniej ta autopoprawka zostałaby przyjęta. No niemniej jednak radni dowiedzieli się o tej sprawie zbyt późno, żeby można było do tamtej uchwały to wprowadzić. I stąd jest uchwała, którą Państwo macie przed sobą, w której apelujemy do Pana Prezydenta, żeby rozważył podjęcie kierunków działań umożliwiających wprowadzenie tam strefy na tej ulicy, jak również podjęcie działań zmierzających do odwrócenia ruchu jednokierunkowego, który ma spowodować to, że kierowcy, krótko mówiąc, na tej wąskiej, krótkiej ulicy nie będą sobie urządzali rajdów. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Ja często jadam w chińskiej restauracji, która znajduje się tam na rogu i widzę, jak to tam, widzę na własne oczy, jak to tam wygląda. Zaznaczam jeszcze, że mieszkańcy do swoich planów, oprócz tego, że mają zebrane kilkaset podpisów, oprócz tego, że mają pozytywną uchwałę Rady Dzielnicy 8, to mają również pozytywną decyzję Komendy Miejskiej Policji, wydaną 30 kwietnia 2008 roku. Także to też obrazuje to, jak ta sprawa jest stara i naszym niedopatrzeniem, nas wszystkich tu siedzących na tej sali, było to, że wcześniej po prostu tej sprawy nie zauważyliśmy i tą sprawą się nie zajęliśmy. Zdaję sobie z tego sprawę, że
tego typu uchwała może być pewnego rodzaju kamyczkiem, że również mieszkańcy innych rejonów zaczną występować z takimi inicjatywami, z takimi problemami, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że moim zdaniem to jest po prostu błąd, który popełniliśmy w maju, nie uwzględniając tego, a popełniliśmy go z bardzo prostej przyczyny, nie mieliśmy wiedzy na ten temat, nie uwzględniając tego głosu mieszkańców i wydaje mi się, że teraz po prostu jest pora, żeby ten błąd naprawić. Otrzymałem również odpowiedź na swoją interpelację od pana prezydenta, gdzie również urzędy prezydenckie, w tym ZIKiD, będzie rozważał zmianę, że tak powiem, tej organizacji ruchu i generalnie nie jest przeciwny temu, żeby tam próbować wprowadzić na tych dwóch małych, wąskich uliczkach strefę, a to, co się tam w tej chwili dzieje, jest naprawdę horrorem komunikacyjnym. Także bardzo proszę państwa, żebyśmy naprawili błąd, który popełniliśmy w maju i przyjęli tą uchwałę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie mamy opinii Komisji Infrastruktury, czy inne komisje są, momencik, stanowiska klubów radnych. Nie widzę, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Fryzdykier był pierwszy. Pan Rachwał. Kto jeszcze się zgłosił? Proszę się zgłaszać elektronicznie. Wybaczcie państwo moją szczerość, ale jak widzę taki projekt uchwały, to zawsze się zastanawiam, kto na tej ulicy mieszka. Jest to wbrew zdrowej logice. Samochody skręcające w prawo w tą ulicę z alei blokują, będą blokowały prawy pas jezdni w stronę Mostu Dębnickiego, bo muszą go blokować, a skręcając z tamtej strony nie blokują niczego, ponieważ skręcają z dodatkowego pasa. Oczywiście, że tak. Proszę się popatrzeć, jak tam jest. To jest raz. Dwa. Naprawdę nie widzę sensu i takich ulic, gdzie mieszka kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób i chciałyby mieć strefę, jest w Krakowie co najmniej 200. Dlatego ja osobiście uważam, że nie jest to w porządku. Ja jestem przeciwny tego. Osobiście jestem przeciw takim zmianom. Bardzo proszę, pan Rachwał. Pani przewodnicząca, no ja powiem tak, ja oczywiście bardzo popieram mieszkańców ulicy Zamkowej i Sandomierskiej, ale powiem tak, jeżeli każdy z nas radny otrzyma informacje od mieszkańców i będzie projektował uchwałę o wprowadzeniu strefy parkowania, no to przyjdziemy do absurdów, bo ja powiem tak, proszę zważyć, cały wjazd, przejeżdżając przez Most Dębnicki, wielu ludzi skręca w prawo, nie chcąc dojeżdżać do po prostu Mostu Górnowańskiego i jechać w Monte Cassino, przejeżdża po prostu w prawo i przejeżdża przez rynek Dębnicki i w ten sposób. Więc jest to większy o wiele problem niż ulicy Zamkowej i Sandomierskiej. Oczywiście, bo wszyscy robią ten skrót po prostu i wyjeżdżają na Monte Cassino tam na światłach. W związku z tym też bym się bardzo zastanowił, czy należy wprowadzać projekty uchwał nie obejmujących pewnej jakby strefy, tylko po prostu poszczególne ulice. No, na przykład mieszkańcy uważają, że nie powinien być zakaz na Królowej Jadwigi, prawda? Całkowity zakaz powinien być, nie wiem, czy parkowania. I takich ulic, panie radny, nie ma nawet 200. Uważam, że jest ponad 500. Każdy będzie chciał, żeby mu na ulicy wyeliminować ruch samochodowy, a już nie wiem dlaczego ruch parkingowy. Tam oczywiście jest problem skrótu, ale takie skróty to w całym Krakowie są. Dziękuję. Dziękuję, pan Kośmider. I pan Pietrzyk. Tak się zarejestrowaliście państwo. Bardzo proszę. Ja dobrze znam te rejony, bo jestem chłopak z Dębnik, natomiast powiem tak, że rok temu, czy prawie 8 miesięcy, żeśmy mieli głęboką dyskusję, konsultację na temat rozszerzenia strefy. Z tego co wiem, strefa także była konsultowana z mieszkańcami Dębnik. Z tego co pamiętam, raczej były negatywne opinie. Ja też tam miałem okazję rozmawiać z paroma mieszkańcami. Część nie wiedziała, część wiedziała, ale generalnie były negatywne opinie.
I na to sobie trzeba właśnie w ten sposób popatrzeć, że no, prawdopodobnie w tych konsultacjach albo nie brali udział mieszkańcy Sandomierskiej, albo brali, ale nie zostali usłyszeni. To jest po pierwsze. Po drugie, cały czas będzie przed nami dylemat, na ile strefę poszerzać i gdzie. Ja pamiętam, kiedy tu była dyskusja, to odbywały się jakby spory i była taka teza, że doprowadzimy do tego, że cały Kraków będzie strefą. I być może tak się stanie, proszę Państwa, bo tak jak miałem okazję oglądać strefy w innych miastach europejskich, to tam już nawet na peryferiach jest strefa i uznaje się to za normalny sposób sterowania ruchem i sterowania komunikacją niepubliczną w danym mieście. Tak jest w dużych miastach typu Barcelona, Monachium. To pozwala ograniczać parkowanie dla osób z zewnątrz i jest normalnym sposobem sterowania, więc trochę jest tak, że tutaj jedną uchwałą próbujemy jakiś wytrych zrobić na jedną czy dwie ulice. I po trzecie, jest to uchwała kierunkowa. To znaczy nie jest to uchwała, z której wynika decyzja, natomiast wynika wola lub nie załatwienia danej sprawy. Znaczy, ja jestem przekonany, że jeżeli nie w tej, to w przyszłej kadencji Radę Miasta czeka poważna dyskusja na temat poważnych zmian dotyczących strefy. Te zmiany będą musiały być o wiele poważniejsze niż dotychczas żeśmy robili, bo rozszerzanie strefy powoduje przenoszenie problemu trochę dalej, ale jego nie rozwiązywanie. Tak naprawdę rozwiązaniem jest ustalenie docelowe strefy i ustalenie, że ta strefa będzie obejmowała znaczną część miasta, także różne obszary peryferyjne, bo w sprawie strefy często pytają mnie mieszkańcy Kurdwanowa czy Ruczaja, na których to osiedlach zatrzymują się samochody i są parkowane samochody ludzi spoza Krakowa. Podsumowując, uchwała kierunkowa jest próbą rozpoznania danej sprawy, ale te sprawy konsultacji z rozszerzenia strefy, myślę, że dość szybko do nich będziemy musieli powrócić, bo bez tego to będziemy mieli tylko takie pojedyncze wytrychy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Pietrzyk. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowna Rado, pozwolę sobie mieć inne zdanie niż moi szlachetni przedmówcy i wesprzeć ten projekt uchwały, między innymi z tego względu, że w dniu wczorajszym na dyżurze, który pełniłem w Radzie, miałem wizytę przedstawicieli mieszkańców, którzy mnie dokładnie zapoznali z tym problemem, a ponadto, jak mówię, również nie jestem co prawda chłopakiem z Dębnik jak kolega przewodniczący, ale mieszkam tam, więc znam również ten teren. Proszę Państwa, faktycznie z tego, co mieszkańcy przedstawili, mają rzeczywiście zebrane dużo podpisów pod tą propozycją. I rzeczywiście jest to dotkliwe dla tych mieszkańców, a jak mówię, sam zresztą miałem okazję się przekonać, że bardzo często tym skrótem przejeżdżają ludzie szaleni. Tam jest ryk samochodów. To są ludzie młodzi bardzo często, którzy skracają sobie drogę. Jest to mały odcinek, to jest taki bardziej na pokaz, jakiś fajerwerk niż skrócenie, ale rzeczywiście jest to niebezpieczne, bo można tam potrącić, tam mieszkają przecież dzieci, nie mieszkają tylko dorośli, więc jest to moim zdaniem problem. Odwrócenie tego ruchu jest żadnym problemem, a na pewno nigdy nie przeszkadzało, żadnych nie blokowało wjazdów i tak dalej. Przyznam szczerze, że trochę byłem zdziwiony wypowiedzią mojego wcześniejszego przedmówcy i kolegi klubowego. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia. Ta ulica w zasadzie przylega do strefy, proszę Państwa, bo dzieli tylko Wisła. Bardzo dużo ludzi z ulicy Zwierzynieckiej parkuje tam, robiąc sobie parking w okresie, bo to są ludzie, którzy mają tam swoje interesy, mieszkają i tam robili sobie parking. Więc również w pewnym sensie ta ulica nie jest jakimś takim wytrychem, ale byłaby też pewnym uzupełnieniem całości strefy, bo jak powiedziałem, przylega. To nie jest ani Ruczaj, ani Kurdwanów. Jestem za tym, co powiedział pan przewodniczący, aby w przyszłości zająć się kompleksowo rozwiązaniem tego problemu, ale na tym etapie trzeba wyjść naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców i wsłuchać się w ich głos, a uważam, że ten głos
głos jest racjonalny i mądry. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz się wpisałam. Pan Kawarek może tak. Może odwrócimy kolejność. Ja z wielkim szacunkiem i sympatią osobistą dla Andrzeja tej koncepcji nie poprę, dlatego że będziemy mogli powiedzieć o tym, że w Krakowie mamy wiele tysięcy mieszkańców i powiedzmy to, co mówiłam już wielokrotnie przy sprawie parkowania płatnego, sprawa obszarów parkowania płatnego tylko i wyłącznie rozszerza się, tudzież zmienia swoje ukierunkowanie w zależności od lobby czy od grupy, która przychodzi na poszczególne dyżury. Szanowni Państwo, tutaj kiedyś była w paru komisjach występowała grupa ludzi, która zajmuje się projektowaniem parkowania w całym mieście. Nie skorzystaliśmy z tej propozycji, ale podejrzewam, że jest alternatywna. To znaczy taka, która z rozsądkiem i z mądrością zajmuje się rozplanowywaniem płatnego parkowania w całym mieście. To nie powinno wyglądać w taki sposób, jaki my w tej chwili zaczynamy robić, ponieważ na naszych sesjach będziemy mieli kolejne występowania kolejnych maleńkich, większych ulic. Szkoda się stała tylko taka, że tutaj te dwie rzeczy połączono naraz, to znaczy odwrócono kierunek ruchu ze sprawą płatnego parkowania. Dla mnie jest to problem poniekąd, ponieważ ja bym głosowała te dwie rzeczy w sposób osobny i różny. Pan Hawranek chciał zabrać głos. Ja dziękuję. I pani Marta Patena dopisuje. Może pani Patena, a pan Hawranek na końcu. Bardzo proszę. Ja chciałam wszystkich nieprzekonanych prosić i zwrócić uwagę, że to jest uchwała kierunkowa dla prezydenta miasta Krakowa i prezydent prosimy prezydenta, żeby przygotował w tej sprawie stosowne projekty. Niemniej dajcie Państwo szansę i z tej dyskusji wynika, że na pewno odwrotną pocztą zwrócimy się do mieszkańców, aby wszystkich Państwa na Państwa dyżurach mieszkańcy przekonali do tej propozycji, z którą zwrócili się do nas. Ja tylko, bo są do tego oczywiście gotowi, tylko potrzeba więcej czasu. Pan wiceprzewodniczący już tego doświadczył. Ja chciałam Państwu pokazać za to taki rysunek, który otrzymaliśmy na Komisji Zdrowia, kiedy dyskutowaliśmy na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania. Nie mam tego rysunku, jak wyświetlić. Tego rysunku, jak wyświetlić, bo akurat oddałam do naprawy tutaj panu swój laptop. Ale proszę zwrócić uwagę, że ten kawałek, o którym mówimy, stanowi taką swoistego rodzaju wyrwę w strefie parkowania. Tu mamy zaznaczone strefy, tu jest ulica Konopnicka, tu są dalej aleje, a tu akurat na tym odcinku Konopnickiej, po prawej stronie, patrząc od Państwa strony, kiedy ta strefa by się tak tu po prostu domknęła taką równą linią, tam strefy nie ma. I my mówimy właśnie o tym maleńkim tutaj kawałeczku. Mieszkańcy mówią, bo mieszkańcy widzą, że zostawiają samochody osoby, które pracują na Zwierzynieckiej, pracują gdzieś tam w niedalekiej okolicy i po prostu oni nie mogą. Zwracam Państwu uwagę, że ci mieszkańcy chcą się dobrowolnie opodatkować na rzecz tej strefy, bo przecież oni, dla nich zrobienie strefy to jest dodatkowy koszt finansowy, a mimo wszystko są zdecydowani i zwrócili się do nas, zwrócili się do Rady Dzielnicy i zwrócili się do radnych. A jeszcze taka uwaga mała, dlaczego wtedy nie uczestniczyli? Ponieważ radny dzielnicowy, kiedy były konsultacje, który jest z tego terenu, uważa, że strefy w ogóle nie powinno być i nie powiadomił mieszkańców, że są takie konsultacje i oni po prostu w nich nie brali udziału. I to jest w tym duchu moja wypowiedź, w którym mówił pan radny Andrzej Hawranek, że po prostu trzeba pewne rzeczy naprawić, te rzeczy, które tutaj się jakoś popsuły. Ja bardzo proszę Państwa o poparcie, a czy wprowadzić strefę, czy nie, to jeszcze będzie czas na dyskusję, ale do tego czasu myślę, że mieszkańcy Państwa do tego przekonają. Dziękuję. Czy to już wszystko? Bardzo proszę, pan Andrzej Hawranek. A nie, przepraszam, jeszcze pan Jerzy Frydiger. Nie, dobrze, pan Andrzej Hawranek, bardzo proszę. Pan Jerzy Frydiger rezygnuje. Tak, ale pan Jerzy Frydiger rezygnuje z głosu.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałem odpowiedzieć na kilka wątpliwości, które padły z tej mównicy. Otóż tu z moich przedmówców podniósł to, że auta będą blokowały, a w tej chwili nie blokują. Z opinii odpowiednich jednostek, czyli ZIKIT-u i policji, wynika, że nie blokują i nie będą blokowały. I mam na to stosowne dokumenty, można się z nimi zapoznać. To po pierwsze. Po drugie, proszę. Po drugie, mieszkańców, nie kilkudziesięciu, tak jak tutaj ktoś to podnosił, tylko mieszkańców jest prawie 700 podpisanych pod tym wnioskiem, co porównałem sobie z danymi dotyczącymi zameldowania, stanowi ponad 90% ludzi tam mieszkających. O konsultacjach już tu pani Patena wspominała, ja powiem tylko tyle, że ja byłem na wszystkich konsultacjach dotyczących strefy, które odbywały się na Dębnikach i to nie było tak, że ludzie byli zdecydowanie za albo zdecydowanie przeciw. Głosy były mniej więcej podzielone pół na pół, a tych 700 mieszkańców tamtych dwóch ulic po prostu nie zostało zawiadomionych o tych konsultacjach, co podnosili parokrotnie, ponieważ radny z tamtego terenu nie poczuwał się do takiego obowiązku i to w zasadzie tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tu wszyscy wzięliśmy głos, tak. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Szanowni Państwo, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Druk 1439. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Przechodzimy do głosowania. Proszę nie zajmować pana radnego. Hej, 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 głosujemy jeszcze dwa druki. Proszę, jeszcze chwilę i za moment będzie pan miał do dyspozycji wszystkich państwa radnych. Głosujemy. Szanowni Państwo, czy już wzięliśmy udział w głosowaniu? Tak? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę wynik. Głosów za 17, głosów przeciw 11. Obecny. Uchwała według druku 1439 została przyjęta. Dziękuję. Bardzo proszę o drugi druk.